Cześć, z tej strony Krystian Broszek. Witam Cię ze środka Bałtyku w moim kolejnym vlogu. Tym razem opowiem o tym, jak zdobyć doświadczenie, zanim pójdziesz do pierwszej pracy. Dlaczego doświadczenie jest takie ważne? Głównie dlatego, że w tym momencie brakuje ponad 50 tysięcy specjalistów w branży IT, ale właśnie, jedną bardzo ważną rzeczą jest to, że brakuje osób z doświadczeniem. Nie osób, które ukończyły kurs, nie osób, które chcą wejść do branży IT, tylko osób z doświadczeniem. Ważne jest to dlatego, że wszędzie, gdzie ma się doświadczenie praktycznie każdej branży, jesteśmy w stanie dużo szybciej pracować, dużo lepiej, a w branży IT ma to o tyle szczególne znaczenie, że wielu rzeczy bez doświadczenia nie jesteśmy w ogóle w stanie zrobić. Bez doświadczenia nie wiemy, w jaki sposób system może się zachowywać, bez doświadczenia nie wiemy, jak pewne rzeczy się programuje i tak dalej, i tak dalej. Chociażby w branży testerskiej, żeby zacząć w ogóle, rozpocząć swoją przygodę z testowaniem, kiedyś wystarczył certyfikat ISTQB, ewentualnie skończony kurs. Tak było 2-3 lata temu. W tym momencie jest to na tyle trudne, że weszło mnóstwo osób, którzy chcą testować, pokończyli egzaminy, pozdawali STQB, pokończyli mnóstwo kursów, szkoleń itd., itd. No i takich osób jest mnóstwo. Trzeba z czymś się wyróżnić. A takim wyróżnikiem, który najbardziej jest ceniony w tym momencie i w zasadzie chyba zawsze będzie ceniony w branży IT, jest właśnie doświadczenie. Wiadomo, można szukać pracy bez doświadczenia, znam osoby, którym się to udało, ale jednak posiadając je, mamy dużo większą szansę, właśnie tak jak przed chwilą powiedziałem, jest to pewnego rodzaju wyróżnik i to na tyle znaczący, że na pewno nasze CV ze 100 wysłanych będzie odzew kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu, a nie jednego lub wcale. Okay, w jaki sposób można zdobyć doświadczenie? W projektach. Projekt można tworzyć samemu. Szczególnie to jest dobre dla programistów. Ja na przykład stworzyłem swój generator baz danych, tak żeby się nauczyć pewnych różnych rozwiązań programistycznych. No i wyszedł mi przy okazji z tego całkiem fajny program, który do tej pory jest używany przez wiele osób. Już jest grubo ponad 1000 pobrań i ponad połowa to nie moi uczniowie, więc chyba się przydaje. Ale co jeśli nie chcemy robić sami takiego projektu? Możemy dołączyć do istniejącego. Jest coś takiego jak open source. To jest oprogramowanie otwarto-źródłowe, czyli kod jest otwarty, cały czas to jest rozwijane przez hobbystów zupełnie za darmo. Możemy więc do takiego projektu dołączyć. Możemy się w nim uczyć, rozwijać, testować, programować. Wszystko, co chcemy robić. Jeżeli jesteśmy analitykami, można nawet taki projekt próbować analizować. Także jest całkiem sporo rzeczy do roboty. Z dwóch takich najpopularniejszych, które ja osobiście znam projektów, to jest Jądro Linuxa. Jest otwarto źródłowe, można normalnie w tym gmerać. Oczywiście zmiany są przez kogoś tam pilnowane. Ewentualnie można swoją własną kompilację Linuxa zrobić. Podobnie jest z .NET Core'em, też ma otwarte źródła, można sobie spokojnie go rozwijać. Także jak przyjdziecie na rozmowę kwalifikacyjną, możecie na przykład powiedzieć: słuchajcie, korzystacie z funkcjonalności, którą ja zrobiłem. Także to już jest wow, to wielkie wow. Są trzy bardzo duże zalety takiego rozwijania projektów open source'owych. Poza samym zdobyciem doświadczenia możesz po pierwsze robić to kiedy tylko zechcesz. To może być po szkole, słyszałem o 16-17-latkach, którzy to robią, więc Ty też możesz sobie z tym poradzić. Możesz to robić w momencie, kiedy, nie wiem, dzieci spać położysz, wnuki spać położysz, tak? Żona pójdzie tam, czy teściowa pójdzie spać i możesz się spokojnie tym zająć. Drugą bardzo ważną zaletą jest to, że działa tam wiele osób z branży IT, które już siedzą tam naprawdę bardzo długo, więc masz swoich mentorów, możesz się od nich bez problemu uczyć. Ludzie z IT bardzo chętnie dzielą się swoją wiedzą, więc możesz się bez problemu od nich czerpać tą wiedzę, tak? Możesz z niej korzystać, podpytywać, jak coś jest zrobione, dlaczego i tak dalej, tak? Jeżeli jesteś programistą, no to o pewnych rozwiązaniach, nie wiem, architektonicznych, programistycznych, o tym, dlaczego został użyty dany wzorzec projektowy, na przykład, a dlaczego nie. Jeśli jesteś testerem, to możesz na przykład, nie wiem, dowiedzieć się, z jakich narzędzi korzystać, pomóc takiej osobie na początku, a później samemu to testować i opisywać na przykład błędy zgodnie z tym, jak ta osoba to robi, tak żeby to było jakoś w miarę spójne. Tak, możemy mieć kilka takich osób, więc możemy się nauczyć najpierw jednego sposobu, później drugiego sposobu, trzeciego sposobu i później dzięki temu zdobywamy ogromne doświadczenie, ogromną wiedzę i mamy bardzo duży przekrój różnych umiejętności i narzędzi.
trzecią największą zaletą chyba z tych wszystkich jest to, że możesz dzięki temu znaleźć pracę. Ale myślisz sobie, jak to? No przecież CV nie wysyłam, nie biorę udziału w rekrutacjach. Ano tak, że w tych projektach biorą udział pracownicy, którzy już gdzieś pracują. Więc mogą Cię polecić i dużo łatwiej znaleźć pracę z polecenia, szczególnie jeśli komuś się pokazaliśmy, pomagaliśmy mu, tak razem rozwijaliśmy projekt, niż właśnie z takiej, nie wiem, szukanki, wysyłania CV-ek i bycia jednym z CV, które leży na jakimś grubym stosie różnych dziwnych dokumentów. Oczywiście musisz się pokazać z jak najlepszej strony, no bo jeśli nie będziesz dotrzymywał jakichś obietnic, które komuś obiecasz, umówisz się, że coś zrobisz, a tego nie zrobiłeś. Jeśli, nie wiem, okaże się, że cały czas tworzy jakiś badziewny kod albo testujesz jakieś proste funkcjonalności i tam jest mnóstwo dalej błędów, no to słabo to trochę wygląda. Na początku można się uczyć, owszem, ale z czasem powinien być jak najlepszy i dzięki temu pokazać się po prostu tym osobom z jak najlepszej strony.